Teraz już mówicie o tym, że kamera poszła? Teraz już ostrzegamy. A co, masz do doświadczenia? Nie, nie. Nie był taki najgorszy chyba. Nie, nie było. Ale jesteście o tyle unikatowym zespołem, jeśli można mówić, no w duecie można mówić zespół, nie? Tak. Można, spokojnie, że można powiedzieć, cześć Mateusz, się przywitało z każdym. Tak, dokładnie tak. No, my też w ogóle podpisujemy się pod wywiadami Mateuszem. Znaczy zrobiliśmy tak raz, ale myślę, że to było bardzo, bardzo spoko, bo w następnych wywiadach już ten temat był ciągnięty. Ale co, znaczy podpisujecie w sensie Mateusza? Pytanie do Mateusza. A, okej. Okay. Następnym razem. No to ładnie, to jest ślicznie. A czemu, czy to może inaczej, bo znając zwłaszcza twoją historię, twoją znam słabiej, to co dostajemy, to jest takie trochę lekkie zaskoczenie, mój drogi. To taki niezła wolta, taki niezły fikołek. Cieszę się. No. Bardzo mi miło. Ale to wiesz, że to zaskakuje. Skąd ten fikoł? Co to się stało? No ten fikoł dla mnie już dawno nie jest zaskoczeniem, bo to że muzycy słuchają jakby różnej muzyki, nie słuchają tego, co sami grają najczęściej, to jest, myślę, dla każdego muzyka wiedza bardzo, bardzo naturalna i to nie jest żaden sekret. A jakby to, że ten zespół wyzwolił się z taką hip-hopową energią, to jest... To w sumie wynika z tego, że spotkaliśmy się razem z Mateuszem, bo Mateusz jest absolutnie zakorzeniony w muzyce hip-hopowej, tak? Nawet można powiedzieć, że w rapie. No, to chyba nawet lepiej brzmi. No, może tak, ale hip-hop to akurat jest dla mnie bardzo dobre określenie dla tej płyty, ale wracając do tego połączenia, to wydaje mi się, że ten zespół wyzwolił się przy spotkaniu. I dla mnie to nie jest dziwne, bo też lubię słuchać rapu, lubię słuchać też hip-hopu, właściwie hip-hopu dużo bardziej. Będziemy się tłumaczyć, albo ja. No ale jakby bez Mateusza nie byłoby tego całego zaskoczenia. To jak do tego doszło, że wasze drogi się skrzyżowały? Jak to się stało? No, spotkaliśmy się w sumie przez przypadek trochę. Ja znałem Mateusza do konania. Wiedziałem z jakiego zespołu, skąd Mateusz się wziął. I w sumie nie z mojej strony wyszła propozycja zrobienia czegoś wspólnie, tylko ze strony Mateusza, bo nawet mi przez myśl nie przeszło, że można by było jakoś połączyć te dwa światy. Ale nie włączyła ci żadna czerwona lampka? Alarm? Kurna, co za gość, co ona do mnie chce? Tak, tak. Włączyła mi się oczywiście taka lampka, no ale postanowiłem spróbować. I nie żałuję. No to ładnie. A ty w domu, jak zaniosłeś to, co ojciec wyjął pas i będę teraz ćwiczył? Nie. Co znaczy, ty robisz, synu? Tata ma bardzo radykalne podejście do rapu, bo pracuje w szkole specjalnej. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy. A, faktycznie tak. I jakby jego wychowankowie słuchają tej muzyki. Pewnie dlatego nie kojarzy mu się to jakoś najlepiej. I pewnie ta nazwa w ogóle ma kilka takich, w sensie ta stylistyka ma kilka takich łatek, których nie zdoła się odkleić szybko, ale jak posłuchał, to też usłyszał wiele rzeczy, które po prostu jakby wynika z takiej muzykalności ponad stylistycznej. Wydaje mi się, że to też jest dobry kierunek przy słuchaniu tej płyty. No to ale nie jest, to w ogóle, nie wiesz co, ja, rap, cała płyta czy cały materiał, taki bardzo szeroko rozumiany, ja czytam to jako pewien taki konglomerat przeróżnych rzeczy, które chcecie przekazać. I to nie tylko z tego względu, co zawarte jest w utworach i jaka treść bardzo nietypowa dla muzyki, o której mówisz, jest często zawarta, ale i też z takiego podejścia bardzo, nie wiem jak mam to powiedzieć, kompleksowego.
Bo ile dobrze się orientuję, to wy odpowiadacie za wszystko, co trzymam w ręku. Ale tak, dosłownie za wszystko. Czy to tak było, że jak już się dogadali i sobie wyjaśniliście, co kto robi i czym się zajmie, to że to powstała taka wizja tam przy kolejnej herbacie i przy... Można tak powiedzieć. Znaczy, jeśli chodzi o kwestie muzyczne, to ten podział nie jest aż tak jasny, bo nie dzielimy się robotą tak, że ja jestem producentem, Mateusz jest wokalistą i gitarzystą, tylko Mateusz produkuje, ja produkuję, Mateusz śpiewa, ja rapuję trochę, piszemy wspólnie. Jeszcze zaśpiewa. Jeszcze zaśpiewa. Natomiast ten podział jest bardziej konkretny, jeśli chodzi o rzeczy pozamuzyczne, czyli ja się zajmuję wideo, wynika to z mojego takiego wyuczonego fachu, a Mateusz się zajmuje tą otoczką wizualną, nieruszającą się. Mm-hmm. I to był podział jasny od początku. Też cała estetyka, jaką sobie przypisujemy, to też jest konkretnie ustalona wizja z początku. A skąd wasze... Znaczy... Może inaczej, bo jesteście w takim wieku, sorry, że tamten, ale tak mi się wydaje, że znaczy, nie jest to taki typowy obszar poszukiwań gości w waszym wieku. Tak mi się wydaje, że generalnie ludzie, którzy są ode mnie znacznie młodsi, to śmigają w inne rejony, a was interesują takie... Kurde, nie, no dobra, powiem to, poważniejsze historie. No, nie wszędzie, tak, ale i pewien taki specyficzny sposób obserwowania świata. Przed chwileczką był tu Pablo Pavo, taki trochę podobny do niego, że w jednym wersie zawarta jest skumulowana jakaś wielka, wielka treść. Zresztą tak powinno się budować piosenki, tak? No, tak jak... To jest wielkie oczekiwania w Wynajętych Kawalerkach, tak? Cztery słowa, masę treści. To też było planowane, znaczy w sensie takie podejście, taka stylistyka, takie operowanie tą stylistyką, to był też efekt tej koncepcji, czy to wam wyszło jakoś po drodze? No tak naprawdę nie było koncepcji na tą muzykę i spotkaliśmy się tylko po to, żeby spróbować, czy można połączyć te dwa światy muzyczne, bo to też jest trochę tak, że na jakby to pierwsze nasze spotkanie odbyło się poza jakby to spotkanie odbyło się bardziej na płaszczyźnie jakichś takich rozmów o muzyce i tego, czego słuchamy. Nie spotkaliśmy się na próbie, nie zaczęliśmy rozmawiać, jakby nie zaczęliśmy od tego, co można by razem zacząć grać, tylko zaczęliśmy od tego, że najpierw powiedzieliśmy sobie, co nas w muzyce interesuje, oczywiście pobieżnie, a później wymieniliśmy się swoimi jakimiś skrawkami pomysłów i ten zespół wyrósł z takiego jednego wielkiego niedopowiedzenia. A to, że ja w pewnym momencie zacząłem podchwytywać jakieś punkty właśnie, które wydaje mi się wynikają z tego, że Mateusz ma jakieś tam podejście, czyli na przykład to, że tutaj nie ma zbyt wielu jakichś takich bardzo wesołych tekstów, z którymi wydaje mi się, że Mateusz mógłby mieć jakiś kłopot, albo to, że na przykład ubieramy się na czarno, to też jest jakby konsekwencją tego, że Mateusz ma tylko czarne ciuchy, nie? To nie wynikło z tego, no wiem, że masz też różowe koszule, ale tak nie mogliśmy grać, poza tym, przecież to rap, poza tym... Poza tym to też jest tak, że to nie to, że ubieramy się na czarno na scenie, nie wynika z tego, że Mateusz ma czarne ciuchy, tylko z tego, że ja jakby wbiłem się w ten jego lot ubierania się na czarno. Czy to jest zrozumiałe, co powiedziałem? Na razie tak. Ale zastanawiam się z kolei, czy Mateusz tak z czystym sumieniem i ze 100% pewnością podpisze się pod tym, co mówisz o tej muzyce, że jest to hip-hop. Nie. Nie, dla mnie to nie jest hip-hop. No, ja mam taką określoną wizję tego, czym jest hip-hop. Nawet tego, kim jest hip-hopowiec. No, nie uważam się. Dobra, to jedźmy. No, dla mnie człowiek zajmujący się, znaczy będący hip-hopowcem, tak to nazwijmy, ma takie cechy, których my nie mamy.
I najważniejszą, według mnie zasadniczą różnicą między hip-hopowcami takimi, według mnie, prawdziwymi Anami jest to, że ja na przykład nie mam wiedzy na temat rapu dużej. Korzystam z tego języka, bo mi bardzo pasuje, bardzo mnie pociąga, ale nie wiem za dużo o tej kulturze. Jakoś też mnie nie ciągnie do tego, żeby zdobywać tę wiedzę, ale bardzo mi się podoba i bardzo mnie interesuje język rapu. Ja sobie i werbalne. Ja się zastanawiałem nad tym, jak was nazwać w tym projekcie i uknąłem taki termin, który trochę ma takie konotacje historyczne. Mm-hmm. Mam nadzieję, że one będą czytelne. Także jeżeli nie jesteście hip-hopowcami, a nie jesteście, bo się nie czujecie, to jesteście hip-hopersami. No a co ten... Z nawiązaniem do takich popersów, którzy kiedyś stali w dosyć dużej awangardzie, często do kultury wówczas masowej, którzy skupiali na sobie dosyć sporą też dawkę nienawiści różnych środowisk, mm-hmm. takiego odrzucenia, taki hip-hopers. A jak nazywa się ten styl muzyczny w takim razie? Hip-hop? A czy to musimy definiować? Możecie być hip-hopersami, tak jak byli popersi, którzy grają muzykę. Grają muzykę, dobrze, tak? No bo nie nazwałbym tego też... materiał jest dosyć eklektyczny. No, zresztą ludzie, których spotykacie na tej płycie, zakładam, że nie są to przypadkowe osoby, bo nie mogą to być przypadkowe osoby, ale to też jakiś fajny światło rzuca na cały materiał. No bo kluczowi goście tutaj to kto? Kluczowi goście to Abel, Klaudia, albo Vena. Klaudia i Abel, aha. Vena i ten typ. Mes. No ja rozumiem, że szefa trzeba było wziąć, że szef wydaje to. Nie, to szefa wzięliśmy zupełnie przed tym, jak stał się naszym szefem. A, to dopiero on wszedł w projekt i mówi, dobra, to się wydam, nie będę oddawał nikomu hajsu. Znaczy, zaczęło się od piosenki po prostu, od konceptu całego numeru. Mes musiałby nim być. Mi się udało. Ale to co, poszliście zadzwoniliście do Stasiaka, powiedz szefowi, że ma być taki numer, w którym ma być. Nie, zadzwoniliśmy do Olafa Driglasofa. A, od tej strony przeszliście. Aha. On nie chciał dać numeru, ale jak przysłuchał, to zgodził się zostać ambasadorem małych miast. I co, no dalej już poszło taką drogą, drogą telefoniczną. Korespondencyjną. Po prostu zadzwoniliśmy, wysłaliśmy aplikację w postaci płyty na adres Alkopoligami. Mes posłuchał, dał sobie trochę czasu, dograł się, a w momencie, w którym okazało się, że w wytwórni krajowej nie ma jakiegoś parcia, żeby tą płytę wydać szybko i żeby się o nią starać tak już, to wtedy w zasadzie kilka osób podpowiedziało nam tą alkopoligamię, a ostatecznie okazało się, że to jest taki bardzo otwarty grunt. No, wydawało mi się, że ta nasza muzyka może być trochę jakby... Że obok. Obok i też trochę dla innego słuchacza, no bo oczywiście teraz już jestem pewny, że Alkopoligamia ma bardzo otwarte grono słuchaczy, ale wcześniej wydawało mi się, że to jest raczej taki grunt bardzo hip-hopowy. Znaczy, hermetyczny. Że, tak. Znaczy, może nie hermetyczny, ale że ktoś, kto jest odbiorcą tej muzyki z tej wytwórni, raczej spodziewa się hip-hopu, nie? Albo nawet rapu. Ja czuję, że będziecie zaraz dyskutowali na temat różnic między hip-hopem a rapem, ale wiesz, zwróćcie uwagę na to, co wy mi w ogóle opowiadacie i czego to jest dowodem. Czy najpierw, od końca zadam pytanie, czy branża muzyczna jako taka jest tak mała i wszyscy się znają, czy też wasz projekt jest tak szeroko porozpinany jak to zdjęcie z grafiką, które promuje płytę, bo... Z jednej strony mówimy o Mesie i o alkopoligamii, z drugiej strony mówimy o bardzo różnych waszych korzeniach muzycznych. Z trzeciej strony ty wspominasz naszego wspólnego kolegę Driglasofa. Z szóstej strony jest Klaudia z Xanaxu i tak dalej. To są kompletnie różne światy. I teraz, czy w
faktycznie ten projekt jest tak rozciągnięty przez te wszystkie sfery muzyczne, czy ten nasz rynek jest taki rachityczny i maluśki i wszyscy jak gdyby w jednym sosie, no nie ma bata, każdy się z każdym gdzieś musi przeciąć, prędzej czy później, jest to tylko kwestią czasu. Nie, jak to postrzegać? Wydaje mi się, że ten rynek jest właściwie bardzo rozciągnięty, ale ten projekt i ten pomysł na zespół, no tak jak wcześniej już powiedziałem, powstał jakby bez takich sztywnych ram jakichś stylistycznych, więc mogliśmy sobie pozwolić zadzwonić do każdego. No, jedyna obawa to była taka, że ktoś nie odbierze telefonu albo posłucha i po prostu nie zechce brać w tym udziału, no ale no, nie było na szczęście takiej sytuacji. Wracając do samej muzy, bo to jest też ciekawe, bo bardzo często takim powszechnym grzechem, zwłaszcza wśród młodych muzyków, jest takie staranie się być na siłę oryginalnym, takim unikania jakichkolwiek, nie wchodzenia w takich sytuacji, że nie daj Boże być do kogoś podobnym czy porównanym. I ja odnoszę wrażenie, że wam się, pomimo być może nieświadomości, że taki grzech jest popełniany, wam się udało jak gdyby przebrnąć przez tą sytuację, nie przykleić się do nikogo, unikać porównań, czy jak gdyby robić krytykom pod górę strasznie, tak? No bo za cholerę, no bo jak was, o was napisać, tak? Podobni zupełnie z twarzy do nikogo, jak gdyby, wiesz, z muzyki kompletnie do nikogo. I teraz pytanie, czy wyżeście sobie faktycznie w tej otwartości muzycznej zakładali, że szukamy czegoś świeżego, innego, nowego i niepowtarzalnego? Czy to po prostu tak sobie wyszło? Nie, to wyszło zupełnie naturalnie. Nawet przez myśl w sumie nam nie przeszło to, żeby głównym założeniem było szukanie takiej oryginalności, na przykład żeby czegoś nie zrobić, bo to jest podobne do czegoś. To nie mieliśmy w ogóle takiej klapki na oczach. Wszystko, co robiliśmy, było naturalne po prostu dla nas i mi się wydaje, że tą muzykę można do czegoś porównać, że są tam elementy podobne do czegoś, albo przynajmniej ja na przykład robiąc swoją robotę na tej płycie bardzo mocno się inspirowałem niektórymi rzeczami, ale tak jakby teraz nikt, porównując nas do kogoś, nie mówi o tych artystach, o których ja myślałem. Okej. Te najbardziej takie najpowszechniejsze porównania, ale nie te, o których ty myślałeś, to jakie są? Mateusz? Hip-hopowe bracia Figo Fagot. Chwila. Czesław Śpiewa. O, to jest bardzo fajne. Jestem ciekawy, czy to jest w sumie komplement, czy zarzut, no bo no, szczerość Czesława jest godna pozazdroszczenia, szczególnie jak chodzi na scenę, znaczy, no. Wiem, co masz na myśli. Pojawia się bardzo wiele takich porównań od czapy, a z drugiej strony... A są jakieś sensowne? Pojawiły się jakieś sensowne, zanim dojdziemy do tego, co miałeś we łbie? Porównanie do Younglina się pojawiło i wydaje mi się, że to dałoby się jakoś tak ze sobą pożenić. Nawet myślę, że nie obrazilibyśmy się o to porównanie, bo gdzieś na poziomie współczesnej muzyki i tego, jak właśnie rozwija się muzyka, którą ja nazywam hip-hopową, a wy nazywacie jakąś tam, gdzieś to powiązanie jest między nami. Myślę, że on jakby podobne kategorie i przyjmuje, to po pierwsze, a po drugie z podobnych części korzysta. A teraz te rzeczy, które siedziały ci we łbie albo gdzieś leżały u zarania tego, co zostało stworzone, to z czym się wszyscy rozminęli, porównując to, co to było? Na pewno najnowsza płyta Kanye Westa. Aha. Muzycznie, jak dla mnie, to jest absolutny top topów. Płyta, którą też mam no, od momentu, w którym wyszła i słucham jej, no do dziś praktycznie Watch the Throne, Jaya i Kanye Westa, no to są dla mnie po prostu ikony w tym momencie i myślę, że bardzo często podchodzę do swojej muzyki z takim pomysłem, że chciałbym podobne emocje przekazywać w podobny sposób, jak właśnie muzycznie na tych dwóch albumach. Ale wiesz, że teraz zupełnie nowe światło rzucasz na cały materiał. No właśnie domyślam się tego, skoro nie padło nigdy takie porównanie. Mówię oczywiście o kwestiach muzycznych.
nie o tej warstwie tekstowej, bo warstwa tekstowa to jest działka Mateusza przede wszystkim. Oprócz rapu. Oprócz rapu. Skoro działka tekstowa to jest twoja, twoja rzecz, to ty powolutku wyrastasz na takiego felietonistę. Felietonistę? Chyba za krótkie teksty pisze. No właśnie, wiesz, no, forma jest taka, nie inna, tak? Forma utworu, forma pieśni, piosenki narzuca pewne ramy i nie walniesz tam 7000 znaków. Tą treść musisz zawrzeć i skondensować. Ja powolutku tak zaczynam ciebie postrzegać też i to potraktuję jako komplement. Bardzo mi miło. A myślałeś o tym właśnie w ten sposób? O sobie jako o felietoniście? O tym, co spływa ci na klawiaturę, czy tam z ołówka, kiedy powstaje tekst. To wydaje mi się, że widzę, znaczy widzę pewne takie połączenie między moimi tekstami, a tym, co mógłbym napisać w felietonie, ale z drugiej strony, jakby pomijając tą tematykę, która mogłaby być poruszona właśnie w tej i w formie felietonu i w formie tekstu, no gdzieś tam ciężko mi jest przeskoczyć właśnie nad tą ilością słów, bo takim felietonistą dla mnie jest ten typ Mes. On jest, wiadomo, jest felietonistą, który wydaje swoje felietony i muzykę razem, więc myślę, że to jakby on, z jednej strony on to na pewno dostrzega, a z drugiej strony pisze tak długie teksty i tak mocno wprowadza słuchacza albo czytelnika swoich tekstów w swój świat, że można się właśnie, słuchając jego tekstu, można się poczuć jak w felietonie. A ja bardzo często operuję takimi wieloznacznymi grami, które tak naprawdę nie wprowadzają raczej w jakąś konkretną historię, tylko może są taką łamigłówką. Zresztą ktoś kiedyś to jest napisał... Takie sygnalizowanie. Tak, to jest takie właśnie wysyłanie kilku takich bodźców i nie wiem, z taką może nadzieją, że ktoś domyśli się tego, co miałem na myśli. Oczywiście staram się robić to tak, żeby się domyślił, ale na pewno z różnych... Ale to wiesz, że z tym różnie bywa. Tak, no godzę się z tym. Godzę się z tym i pracuję. Ale co jest ci przykre, jak ktoś źle odczyta intencje? Nie, zupełnie. Właściwie to jest mi wtedy wesoło, bo ja jak piszę swoje teksty, to często przyłapuję się na tym, że one są o czymś, co chciałem powiedzieć i traktują o jednej rzeczy. Jakby jedna rzecz jest schowana za ewentualnie taką warstwą jakiejś metafory. I kiedy ktoś... Dzisiaj akurat miałem taką sytuację, że dziewczyna, której udzielaliśmy rozmowy wywiadu, pytała o teksty. To zupełnie mówiła o innych ciekawych skojarzeniach z tymi słowami, więc to jest chyba najmilsza chwila. Ale może to też jest podejście do własnej twórczości, no bo ja wychodzę z założenia, że mógłbym bardziej komplikować. Nie, no, zawsze się da bardziej pokomplikować, tak? Potem pytanie jest o reakcję, tak? Czy ty masz bekę z tego, że kogoś puściłeś w maliny, czy masz frajdę z tego, że ktoś jeszcze odczytał coś, czego tam nie było? No tak, w zasadzie nie piszę się dla siebie, więc... Jak koncertowo? Czy wy macie wypchany kalendarz? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Chociaż przed wydaniem zagraliśmy parę ładnych koncertów. Z odbiorem na razie bywa różnie, ale... No, w sumie ostatni miesiąc, półtora był koncertowo intensywny bardzo. A co się wydarzy w nowym roku, to jeszcze musimy na to... Co to znaczy, że z odbiorem było różnie? Co, ludzie nie byli gotowi na taką formę? No myślę, że z jednej strony tak, a z drugiej strony nie znali nas w ogóle. Jesteśmy mamoniami wszyscy, tak? Nie wiedzieli na co przyszli tak naprawdę, ale to też wynika z tego, że nie mieli materiału, z którym mogliby się zmierzyć, bo to było przed wydaniem płyty, a w sieci krążyły dwa single dopiero. Chyba to był powód. Ja to sobie chętnie sprawdzę, jak to na żywo. Jakby się teraz na żywo sprawdzić już, kiedy materiał jest... Czuję się zaproszony. Czuję się zaproszony. Wy też się czujecie zaproszeni. Sprawdźcie na ich stronie, gdzie grają, bo to warto zobaczyć. To jest prawdopodobnie ciekawe doświadczenie. Nie widziałem jeszcze na żywo, ale sprawdzę.